gościmy w siedzibie oddziału Śląsk Południe firmy Eurovia, a naszym gościem jest dyrektor tego oddziału, pan Edward Kula. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Również bardzo mi miło gościć. Panie dyrektorze, firma Eurovia, firma o ogromnym zasięgu, a jaki jest profil działalności tej firmy? Więc tak, zaczynając od początku, jesteśmy oddziałem rzeczywiście firmy Eurovia Polska, która ma oddziały w całej Polsce, jest kilkanaście oddziałów takich podobnych jak my. Natomiast Eurovia Polska z kolei to jest część działalności dużego koncernu Eurovia, która mieści się w Paryżu, cała siedziba. I oprócz tego należymy do koncernu potężnego i śmiem twierdzić największy w świecie. To jest grupa Vinci, która jest grupą budowlaną, opartą nie tylko na działalności budowlanej, ale też energetycznej i innej, koncesje na przykład. I to się mieści też w Paryżu. Grupa Vinci ma swoją siedzibę w Paryżu, więc to jest jak gdyby cała ta drabina. Natomiast przechodząc już do Eurovia Polska może, bo jesteśmy tym ogniwem podstawowym. Zajmujemy się budownictwem, szczególnie budownictwem drogowym i tutaj nasz potencjał jest oparty na między innymi robotach bitumicznych, ponieważ mamy własną wytwórnię mas bitumicznych, w związku z tym jesteśmy predysponowani do tego typu prac, ale też wykonujemy inne prace, niekoniecznie tylko bitumiczne. Może podam przykłady, że w 2013 roku zbudowaliśmy most Trzebiński w Żywcu. W swojej bardzo, że tak powiem, długiej praktyce mamy też takie ciekawe prace, jak na przykład remont zbiornika elektrowni szczytowo-pompowej Żar w Porąbkach. Bardzo ciekawe roboty, oczywiście wykonywane wspólnie z firmą specjalistyczną, firmą Wallo-Bertschinger, Szwajcarami. To było w 1995 roku, gdzie trzeba było w ciągu jednego miesiąca wymienić nawierzchnię całego zbiornika, co się sprowadzało do sfrezowania i układania na skarpach tego zbiornika ponad 11 tysięcy ton masy. Te roboty są robotami specjalistycznymi, do tego, jak już mówiłem, potrzebna jest wytwórnia, potrzebny jest sprzęt specjalistyczny, który posiadamy od samego początku i dlatego no, jesteśmy do tego predysponowani. Kontynuujemy to, co robiliśmy kiedyś. Kiedyś rejony dróg publicznych, tak jak już mówiłem, utrzymywały drogi krajowe, w związku z tym i u nas też została ta działalność zachowana, czyli Eurovia, która weszła do Polski po raz pierwszy, kupując nas, tworząc inne oddziały, te oddziały mają już nieco inną funkcję. To są oddziały stricte budowlane, które wykonują kontrakty, realizują kontrakty. Natomiast u nas jeszcze korzystamy z tych doświadczeń ludzi, których mamy, sprzętu, który odziedziczyliśmy. I wykonujemy również roboty utrzymaniowe i tym się właśnie charakteryzuje nasz oddział, że oprócz kontraktów, oprócz budów mamy wieloletnie umowy utrzymaniowe z samorządami typu starostwa powiatowe, zarządy dróg wojewódzkich czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. I tutaj mamy też własne materiały, bo też nie każda firma posiada takie jak na przykład emulsja bitumiczna, która służy do regeneracji nawierzchni, do remontów. Mamy sprzęt najnowszej generacji, który pozwala na tego typu prace utrzymaniowe, czyli remonty nawierzchni, regeneracje nawierzchni. To są wszelkiego rodzaju skrapiarki, recyklery. No inne jeszcze urządzenia, które temu służą. I w związku z tym ta paleta naszych usług jest dosyć szeroka. Również z dawnych czasów kontynuujemy taki zakres robót jak akcje zimowe, czyli utrzymanie zarówno letnie, jak i zimowe. W tym momencie utrzymujemy drogi dla Starostwa Powiatowego Bielsko, dla miasta Czechowice, dla gminy Czechowice. Także jest to działalność dosyć szeroka i
I myślę, że dla nas jest to korzystne, że w każdej sytuacji jakieś roboty występują. Panie dyrektorze, wspomniał Pan o kilku inwestycjach realizowanych przez Wasz oddział. Obecnie jedna z największych inwestycji, których wykonawcą jest Eurowia Oddział Śląsk Południe, to Jasienicka Strefa Przemysłowa. Panie dyrektorze, jakiego typu prace są tam wykonywane? Na tej inwestycji wykonujemy pracę począwszy od całego przezbrojenia, czyli wszelkiego rodzaju media typu kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, gaz, woda, energetyka, telekomunikacja, oświetlenie. To jest kompleksowe wykonanie prac tych najpierw uzbrojeniowych, następnie infrastruktura drogowa. Oczywiście te prace odwodnieniowe typu zbiorniki retencyjne, przeciwpożarowe, to wszystko jest zakres, który w tej chwili wykonujemy i to się mieści w kwocie blisko 18 milionów netto, więc sama kwota mówi o tym, że zakres prac jest bardzo duży. Panie dyrektorze, zanim porozmawiamy o planach na najbliższe miesiące, od dłuższego czasu wszystkich paraliżuje słowo kryzys. Być może w ostatnich miesiącach troszkę o tym mniej słyszymy. Państwa firma doskonale radzi sobie na rynku od wielu już lat. Jaki jest klucz do sukcesu? Bo co chwilę słyszymy o tym, że poszczególne firmy działające w tej branży, w której Państwo lub w branżach podobnych ogłaszają upadłość. Tak, no jest prawdą, że jesteśmy teraz w trudnym okresie. Ja mogę powiedzieć, ponieważ już pracuję parę lat, więc takiego okresu w swojej karierze nie miałem trudnego jak teraz i jest tylko taka nadzieja, że jesteśmy już poza, że wychodzimy z tego kryzysu. Mam taką nadzieję. Natomiast co było powodem? No na pewno bardzo duża konkurencja, na pewno to, że nasza ustawa o zamówieniach publicznych nie jest doskonała i na pewno to, że każdy chciał ten kryzys przeżyć, w związku z tym oferty, jakie były na rynku, nie zawsze były może realne, w związku z tym teraz ta cała seria upadłości czy wyrzucenia z budów, jak właśnie przykład S69. Ten rok zapowiada się może nieco lepiej, przynajmniej z naszego punktu widzenia, ponieważ mamy wygranych kilka przetargów i na starcie już jakiś portfel zamówień, który pozwala nam spokojnie wejść na wiosnę i z kolei sytuacja na rynku, która wygląda dosyć optymistycznie. Po pierwsze, to już nie jest żadną tajemnicą, że okres wyborczy jest okresem takim, kiedy te inwestycje drogowe wzrastają, kiedy przeznacza się nieco więcej pieniędzy, jeżeli chodzi o samorządy, na drogi i z tym wiążemy pewne nadzieje. I to, co wcześniej mówiłem, na naszym terenie jest ta duża inwestycja, która miała być rozstrzygana 12 lutego, jednak jest przesunięta dzisiaj na 26 lutego. Czyli dokończenie budowy po Polimeksie, droga Bielsko-Żywiec. Jest to bardzo duża inwestycja. Tutaj inwestycja, też, która spędza sens powiek wielu osobom. Na pewno, ponieważ dla kierowców to jest utrapienie. Dojazd do Żywca w tej chwili jest bardzo utrudniony tą starą drogą. Jest, poza tym węzły są w tej chwili w okresie przebudowy i są pewne utrudnienia. Ale taka, no właśnie przykład tego, jak firmy wzajemnie się, że tak powiem, wykańczają, to jest właśnie ten przetarg na drogę 69, który się odbył 4 lata temu i my jako Eurowia startowaliśmy do tego przetargu, będąc na drugim miejscu. Myśmy mieli około 180 milionów więcej, więc to była przepaść i to było chyba tylko kwestią czasu, że za tą cenę nie bardzo da się tą inwestycję zrealizować, więc teraz sprawa powraca z powrotem, staramy się być w grze, jakkolwiek z tego co wiemy, to wszystkie firmy
i firmy zagraniczne, i nasze duże firmy startują do tego przetargu, więc będzie znowu bardzo trudno ten przetarg wygrać. Będąc tutaj na miejscu, mając te możliwości, no, myślę, że jakieś szanse mamy na to, żeby to wygrać. Droga S69 to doskonały przykład na to, że kryterium najniższej ceny, jeśli chodzi o przetargi, to jest chybiony pomysł, więc mocno trzymamy kciuki za osoby, które podejmują decyzję, aby to kryterium po prostu zniknęło. Tak, no my mamy doświadczenia, ponieważ mamy swojego pracodawcę we Francji. Czasem mamy możliwość bywać tam też, czy poznawać ich warunki pracy. To rzeczywiście jest inaczej. U nas ten rynek jeszcze nie jest ustabilizowany. Nawet pomijając nasze ustawy, które no, może mają dobre intencje, ale też niekoniecznie w praktyce się później sprawdzają, ponieważ urzędnicy, którzy decydują o wygranym przetargu, chcąc mieć święty spokój, nie tłumaczyć się z tego, że wybrano droższą ofertę i w ten sposób nasze publiczne pieniądze zostały w jakiś sposób może nadwyrężone, no wybierają tą najtańszą. Mimo że teoretycznie jest taka możliwość, żeby niekoniecznie wybrać najtańszego, i tak właśnie jest między innymi we Francji, że jeśli przyjdziemy do inwestora, do zamawiającego i mówimy, że mamy bardzo ciekawą technologię opartą na naszych tutaj jakichś pomysłach związanych na przykład z emulsją asfaltową, bo tutaj Francja przoduje w tych technologiach, to oni wybierają nas. Oni tylko sprawdzają, czy jesteśmy na tych listach, gdzie no, są firmy, które spełniają referencje, inne rzeczy, i wtedy nie ma takiego, że tak powiem, konieczności wyboru tej najniższej oferty. Wybierają tą, która jest najciekawsza, i potrafią to później obronić. No u nas, tak jak mówimy, my jesteśmy jeszcze na etapie takim, kiedy no wszyscy bardzo asekurują się, i w związku z tym dochodzi do tego typu sytuacji jak na 69 czy na innych kontraktach. I na razie nie zapowiada się, żeby się to zmieniło. Ale oby jak w najkrótszym czasie, abyśmy zaszczepili te wzorce z Francji. Panie dyrektorze, na zakończenie, najbliższe plany firmy Eurovia. Więc Eurovia ma strategię taką, żeby się na rynku polskim rozwijać. Rynek polski jest dużym rynkiem dla naszego pracodawcy. W związku z tym mamy takie możliwości. Mamy możliwości finansowe, mamy pomoc technologiczną, więc staramy się rozwijać, i myślę, że te najbliższe lata już powoli pozwolą nam na zwiększenie naszych obrotów, na to, żeby mocniej zaistnieć na tym rynku. Zresztą każdy rok, tak sobie wyobrażam, że będzie tym rokiem, który będzie rynek nieco filtrował, i te firmy, które może nie były przygotowane na tego typu walkę, no odpadną i zostaną firmy mocniejsze, wyposażone w sprzęt, ponieważ jak mówimy o tej ustawie o zamówieniach, to jeszcze dopowiedzmy o tym, że w tej chwili ustawa pozwala startować każdemu Kowalskiemu, który uzyska oświadczenie jakiejś tam firmy, że ona go wesprze i kadrowo, i sprzętowo, i finansowo. I on może nie mieć nic, tylko mieć oświadczenia i startować do przetargu, mając zerowe koszty ogólne, w związku z tym jest bardzo konkurencyjny. Tylko jak się to później kończy, no to rynek weryfikuje. I myślę, że te lata takiego burzliwego rynku miną i zostanie rynek tak, jak jest w tej chwili na zachodzie, ustabilizowany, spokojny, gdzie można sobie przygotowywać oferty i wybierane są firmy, które naprawdę dysponują potencjałem, które potrafią doprowadzić inwestycje do końca, bo to nie jest tylko sprawa samego wykonawcy, ale żeby inwestycja była zrealizowana, to muszą być trzy strony. To musi być zamawiający, to musi być nadzór wyrozumiały, który nie tylko potrafi skreślać dlatego, że zamawiający ma tyle i tyle pieniędzy, ale
że ta inwestycja ma być zrobiona dobrze i ma służyć przez 20-30 lat, a nie tylko od wyborów do wyboru. Więc to wszystko minie, mam nadzieję, i dojdziemy do tego, co jest w tej chwili właśnie na krajach już od dawna funkcjonują te zasady i będziemy już działać na zdrowych zasadach. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za tę rozmowę. No i życzę, aby firma Eurowia miała ręce pełne roboty. Dziękuję serdecznie. Moim gościem był Edward Kula, dyrektor Eurowia Polska, oddział Śląsk Południe. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.